G, G, E, E, C, D, G, G. Czyli G otwiera i zamyka nam tu progresję akordu, prawda? Czyli zaczynamy od dwa razy G i kończymy też na dwa razy G, no nie? I teraz najprostszy sposób, jaki mu to można zagrać, to jest po prostu zagranie na całą nutę, czyli na uderzamy na pierwszą ćwierć nutę, w sensie, żeby trwała całą nutę po prostu, czyli mamy 4 razy 2, 3, 4 razy 2.